Dzień dobry, dzień dobry. 8 km i chciałem wam powiedzieć, że nadchodzą zmiany. Nadchodzą zmiany od poniedziałku 26 czerwca. Vlog będzie codzienny. Od poniedziałku do piątku codziennie w samo południe o godzinie 12 będę wrzucał odcinek. Mam nadzieję, że się cieszycie, bo ja tak. Jak zaczynałem, to miał być vlog codzienny. Później trochę wymiękłem, bo to jednak jest hardcore. Ale teraz już się otrzaskałem z montażem. No i myślę, że jestem w stanie to teraz udźwignąć. I będzie codzienny. Poniedziałek, piątek, codziennie. W samo południe. Yeah! Jakie wrażenia? Bierzemy mi się wteczkę. Jak ci się podoba w Intercity? Bardzo mi się podoba. Jest bardzo fajne. Już złapaliśmy 10-minutowe opóźnienie i jeszcze nie ruszyliśmy z Warszawy nawet. Wi-Fi jest zapełnione do granic możliwości i można się do niego podłączyć. Dzień dobry w Białymstoku. Jesteśmy całą rodziną w Białymstoku. W Białymstoku jest mnóstwo loziarni, wszyscy jedzą lody. To dzisiaj bieganie w Białymstoku. Ha, ha, ha. Kilometrów prawie. Dwa razy się zgubiłem, co jest dziwne, bo mój zegarek powinien być w stanie mnie doprowadzić dokładnie do punktu startu. Więc widocznie muszę jeszcze trochę nad tym popracować. Dzisiaj wreszcie zrozumiałem, pojąłem to, dlaczego tak straszliwie nienawidzę IVR-ów. IVR-ów, czyli tych takich systemów, które ci każą wciśnij jeden, żeby coś tam, wciśnij dwa, żeby coś tam. Ja ich nienawidzę dlatego, że bardzo ciężko się tego używa z komórek. To są systemy z lat 90., gdzie jeszcze były te takie telefony analogowe z klawiszkami. Żeby miało się tą klawiaturę przed nosem, ale w komórkach no nie ma się tej klawiatury przed nosem, ma się ją przy uchu. Druga sprawa, to jak się jest w samochodzie, no to co, to mam klikać tutaj teraz i się rozbić? Ale to nie jest główny powód. Najważniejszy i główny powód, dla którego ja nienawidzę IVR-ów, jest ten. Że tak naprawdę tworzenie IVR-ów to jest przerzucanie na klienta pewnych decyzji w obsłudze klienta, które normalnie powinny być podjęte przez usługodawcę. Jeżeli ja dzwonię do mojego lekarza i zanim się w ogóle dodzwonię do żywej osoby, to muszę zdecydować za mojego usługodawcę, w jakim języku chcę rozmawiać, zdecydować za mojego usługodawcę, czy dzwonię w sprawie pakietu medycznego, czy dzwonię w sprawie jakiejś innej usługi, czy dzwonię w sprawie jakiejś jeszcze innej usługi, czy chciałbym może zamówić sobie do domu karetkę. To mi trochę ręce opadają, a jeżeli jeszcze na koniec każą mi wpisać mój numer PESEL, używając tej samej numerycznej klawiatury w telefonie, którą mam przy uchu. Ja wpisuję ten numer PESEL, później czekam 10 minut na linii, aż wreszcie jakiś człowiek odbierze ten telefon i ten człowiek po drugiej stronie mówi
no proszę mi podać imię i nazwisko. A ja mówię, proszę pana, ja wpisałem przed chwilą swój PESEL, to mnie jednoznacznie identyfikuje. A pan mówi, proszę pana, a my mamy takie tutaj procedury, że musimy pana dopytać jeszcze raz o imię i nazwisko i o ten PESEL, bo się ludzie czasami mylą. IVR-y przerzucają na klienta obowiązek podejmowania decyzji w obsłudze klienta, które normalnie są po stronie usługodawcy. To usługodawca powinien zdecydować, czy ja powinienem trafić na biurko do pana Krzyśka, czy do pani. Biorąc pod uwagę to, ile ja mam do podjęcia decyzji w ciągu dnia, to ja nie chcę tych decyzji podejmować. Ja chcę, żeby one zostały podjęte za mnie. Ja chcę się dodzwonić do żywego klienta, do żywego człowieka. I już. I niech ten żywy człowiek dalej mi pomoże. Używam ostatnio telefonu Huawei Mate 9 Pro. To jest taki, no po prostu najbardziej flagowy chiński telefon, jaki może być. No może jeszcze nowe OnePlus 3 będzie jeszcze lepsze. Natomiast ten jest świetny. Znaczy jedyny, na to pomyślałem sobie jednak, że będę wam opowiadał o różnych rzeczach, które ten telefon robi. Bo to jest, no bo warto wiedzieć. I na przykład ten model ma regularnie problem z modułem Bluetooth. Po prostu za każdym razem, jak rano wsiadam do samochodu i chcę sobie odpalić nawigację i sprawdzam, czy z zegarkiem jest telefon dobrze sparowany, to zawsze ten moduł Bluetooth albo jest zawieszony i go trzeba zrestartować, albo coś tam nie styka. No generalnie jest słabe, to jest bardzo słaby punkt tego telefonu. W sensie takim, że raz na dobę jednak trzeba było wyłączyć i włączyć tego Bluetootha. Poza tym się sprawuje dobrze, jest bardzo szybki, nie zawiesza się, w ogóle super. Ma dużo RAMu, co ma znaczenie, bo to jest 6 giga RAMu. No ale z tym Bluetoothem to ma problemy. I to się wpisuje niestety w to, o czym wielokrotnie mówiłem, że no w dzisiejszych czasach firmy nie testują, tak? Oni nie powinni byli wypuszczać tego telefonu z takimi problemami po prostu na rynek. Dzisiaj widzę się ze słynnym fotografem światowej sławy. Po prostu zaraz zobaczycie z kim. Dzień dobry panu, proszę się przywitać. Dzień dobry, nazywam się Paweł Rajkow-Krzywicki. Przyszedłem spotkać się ze swoim bratem, który paradoksalnie prawie dokładnie tak samo się nazywa, z tą różnicą, że na imię ma Jerzy. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, na każdy odpowiem. Trzymaj się.